Siemaneczko, witam serdecznie i zapraszam na kolejną porcję przygód w grze The Beast Inside. Mam nadzieję, że gra nas jeszcze wiele razy wystraszy. Ostatnio zaskakuje nas sporą ilością zagadek, które nie są najprostsze. Muszę przyznać, że raczej młodsze osoby mogą mieć z tym problem, bo nawet mnie potrafią przez chwilę zagrać. Wiadomo, po jakimś tam czasie dochodzę już do rozwiązania. Ale rzeczywiście muszę się troszeczkę nagłówkować, żeby do tego dojść. Teraz zobaczymy, w jakim momencie, że jesteśmy. Wróciliśmy do domu. Okazało się, że nie było nas 6 godzin. Nasza małżonka panikowała. Okej. Irytuje mnie to wczytywanie. Mogłem to pominąć. Wybaczcie mi, że musicie teraz czekać ten moment. I to się wydłuża. Mam nadzieję, że nie wyłączycie tego odcinka, bo na przykład na pewno na 100% zaraz będzie się dużo rzeczy działo ciekawych. Okej. No i wiadomo, po tych 6 godzinach, jak wróciliśmy do domu, okazało się, że był jakiś policjant, który no był dlatego, że nasza małżonka już wpadła w panikę. My znaleźliśmy to miejsce, znaleźliśmy kluczyk do furtki, której za chwilę skorzystamy. Już mam ochotę spojrzeć. O kurde. I shouldn't have left her alone again. Goście nas tu obczają. Okej. Okej. Zboczuszek jakiś. Okej, no niech będzie. Zaraz go dopadniemy. Tego łysego z Brazers. Teraz gdzie była ta furtka? Ona była gdzieś... Gdzieś koło domku. Gdzieś tutaj. No dobra, widzę domek. No przecież ja to wiem, że on tędy poszedł. Mi żadna nowość już w poprzednim. Must find out how to open that goddamn basement. No dobra, dostań się do chaty. Teraz tak. Tu widzę dużo jest elektryczności. Zobaczmy atmosferę. Okay, so I'll storm in and give the guy hell until he tells me everything. I just hope his English is better than my Russian. Motherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck, they've been watching our every move. Even patrzcie. Here, where we were supposed to be off their radar. Mnóstwo podsłuchów. A, B, C, D. The door is locked. Enter the password. Okej. I rozumiem, że jedna z czterech, ta możliwości do każdej literki. Zaraz to będziemy rozwijać. Rozwiązywać w sumie, nie rozwijać. Dobra, co my tu mamy? Okej. Nie ma tu jakiegoś... jakiejś poszlaki, jakiegoś... jakiejś podpowiedzi. Tu mamy krótkofalówkę. O, a to co to? Przyjechaliśmy. Okej. Okay. Robią nam zdjęcia, mają podsłuchy, mają wszystko. Widzę, że to jest szpiegowski domek. Okej. Okay. I tak, szukamy slajdów, które może nam pokażą, jakie będzie o. Lost. I wouldn't be so sure. Did he mention the copies?
Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Who's behind all this? Since when have they been doing it? If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before? I better check what this lever is for. No. Takie. 3 minus 1. Co może być za podpowiedź? Zanim z tego skorzystamy. Chodź tu ze mną. Damy to tu. Było na wprost. Na wprost nie. Okej. Okay. Gościu sobie tu siedział. Palił papieroska i oglądał rzeczy. Teraz szukamy slajdów. Nic nie widzę. Jakaś kucheneczka. Okej, szukamy dalej. Babcie. Nie ma. A na obrazkach jakiś ukryty przekaz? Wydaje, że nic nie ma. Już nic nie widzę, zaraz wyjdziemy na górę. O, proszę. Wszystko tutaj zaplanowane jest. Dokładnie. Rozrysowane, o. Thermochromic pigment. It has something to do with temperature. Czekajcie, czekajcie. Włączymy to. Potrzebujemy tu chyba papier jakiś włożyć. Co my tu mamy? Tu nic nie ma. Dajmy. Okej, okay, tu nic takiego. Interesuje ich nasza urządzonko, którym do deszyfracji tam pomaga. Rozumiem, że Sowieci chcą chyba to odzyskać, czy tam przejąć. Okej, okay. Teraz tak. Coś tu jest? Nie ma. Czy nie ma? Ja tu mógłbym wsadzić. Jakąś notatkę bym mógł wsadzić. Nie, obróć, obróć. Mam coś takiego jak... Dobra, na razie idziemy na górę. No, o, co to jest? Gut tells me someone has written something here. I can't make it out. There must be a way to unravel it. O, i to jest właśnie ten papier, który chciałem. I go użyjemy zaraz na dole. Someone has marked certain pages. Kryptografia. Okej, okay, dajmy kolejną stronkę. O, właśnie to urządzonko mam, które jest teraz na tym i chyba ich to bardzo interesuje, bo już ukradli nam deszyfrator. O, widzicie. Możliwości przeczytania. Może być, że przy użyciu żelazka albo przy użyciu wody, ewentualnie światła. I coś tam na końcu jeszcze jest. Wtedy ukryty przekaz ewentualnie może zostać nam pokazany. Czyli teraz tak. Maybe I should check what this button does. Ultrafiolet. O, i zapisane od razu są jakieś różne rzeczy. Podoba mi się. Tu jest mnóstwo zagadek. Widać wszystkie kroki. Okej, czyli coś jest pod dywanikiem. Ściągnijmy to. Mamy A. Mamy A.
Tu jest D. A2. A, tu jest dwójka, okej. Co my tu dalej mamy? Na coś tu patrzył. Zatrzymał się tu po czemuś. Dobra, idziemy dalej. A2. Mamy 3. Słuchajcie, zamkniemy może te drzwi. A nie możemy. Okej. A zobaczmy. Pod tym się coś kryje? Nie mogę tego dać do góry. Jest? Nie ma. Czyli teraz tak. Zasłońmy. A, dwa, trzy. Idę mamy. Okej. Jeszcze wejdziemy do pokoju na chwilę. Użyjemy tej karteluszki, którą tu mamy. Zapalimy światło i zobaczmy, co nam się It przedstawi. works. I'm starting to make out the letters. To jest. T1? Zapalmy jeszcze to. T1. Okej. Poszukajmy wszystkich liter, jakie się tylko da. O. No i mamy slajdzik. Zaraz go użyjemy. Czułem, że gdzieś musi być slajd. Szukamy wszystkie. Okej. Czy są gdzieś jeszcze jakieś ślady? O, jeszcze tu mogę zobaczyć. Nic nie ma. Dobra, idziemy na dół. Teraz użyjmy tego slajdu. Target. Okej. My chyba to lepiej przesunąć. Bardziej do mnie. Jeszcze bliżej? Dobra, mamy idealnie. O, i teraz mamy B4, dobrze. Target B4. Okej. Mamy B4. Mamy A2. To i D3. To już wystarczy, żebyśmy wiedzieli, co jest grane. Tu jeszcze coś mamy. C1. Okej. C1. Teraz co byśmy mieli spróbować tu na kompie? A to było co? B jest 2. A nie. B4. B4 to by było W. Okej. Aha, reset hasła za kilka sekund. B4, A2. Nie. Już rozumiem, o co chodzi. Tak się patrzy. Czyli A3. On tak patrzy i widzi. A będzie trzecie. Natomiast tu stoi i widzi, że D to 2. A C to 1. Czyli A3, B4, C1. A3, B4, C1. Szybciej. A3. A3, czyli U. B4, czyli J. C1, czyli D. I D co? D2, czyli E. No co? Niemożliwe. A3. A3. Jezus, to będzie E.
B4, J, A. C ma być C1, czyli L. I D2, Z. Dobra, mam. Finally. Now I'll Udało go in się. the basement and deal with that No, fucker. podobała mi się zagadeczka. Fajnie, bo tu trzeba było troszeczkę pokombinować. Tutaj slajdzik, tu światło, znaki. Popatrzeć z odpowiedniej perspektywy. Podobało mi się. Było bardzo ciekawie zrobione. Dobra, wchodzimy do środka. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Jakie tajemnice kryją. Kryją się w tej piwnicy. Wybaczcie mi, że tak dziwnie mówię, ale po prostu mówienie sprawia mi sporo ilość bólu przez tą ranę. Też staram się jakoś być mało ekspresyjny w tym, co mówię. Bo każde rozciągnięcie wargi, jakiś uśmiech, nieuśmiech uraża mnie jeszcze So much bardziej. blood. What's happened here? Slaughtered like an animal. Fuck me, I don't get it. Who could have done this? And why? Okay. Luckily you didn't destroy them. I finally made it to the mine, but something followed me. Rozdział 8. Wreszcie dotarłem do kopalni, ale coś mnie ścigało. To na pewno nie był człowiek. Zgubiłem ją po drodze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Muszę o tym zapomnieć. Nie tracić czasu na omamy. Tak mi przecież radzili. Ojciec, detektyw, kopalnia. Mam nadzieję, że coś tu znajdę. Dobrze, czyli przenosimy się do kopalni. Jesteśmy znowu w latach 1800, chyba 70, 60. Dobrze, przejdź przez kopalnię. No, czyli tak. Zaczęliśmy od porcji. Ej, gdzie my jesteśmy najpierw? Fajnie by było, jakbym wiedział. Zaczynamy od porcyjki zagadek. Teraz przejdziemy porcję strachu. Powiedzmy, że jestem w. No, nie wiem, czy w jakimśkolwiek numerze. Okej, okay, zaraz będziemy badać teren. Mogę iść w prawo, mogę iść w lewo. W prawo jest od razu zakręt, a w lewo jest od razu w prawo. Czyli co zatem? To chyba jesteśmy tu. No dobra, no to odpalamy naszą lampę, żeby troszeczkę rozjaśnić. Idziemy w prawo. Dobra, dochodzimy do jakiegoś. Do jedynki. Okej. Rzymskie cyfry co mogą oznaczać? No jak to co? Do naszego deszyfratora pewnie. To jest jedna z trzech stron. I tak. 613, okej. Łamiemy to. I tak jak myślałem, doszliśmy do tego miejsca, które przewidziałem, że to jest to. I poszliśmy w prawo, doszliśmy do jedynki. Okej. Tam dojdziemy do szóstki. Na kartce było napisane 6. Mamy iść do szóstki. Mamy iść do jedynki i do trójki. Czekajcie, teraz jestem w jedynce, tak? O, to weźmiemy. Tego weźmiemy. Na szczęście już sporo mamy, więc raczej nie powinno nam się to skończyć. Możemy śmielutko iść. Idziemy do tej szóstki.
To się wszystko nakryje. Dobra, przyspieszmy troszkę. Dobra, jest i szósteczka. Green light. The one that the dead man had written about. If he was right, then I'm on the right track. Czekajcie, co jest? Byłem, wszedłem do szóstki, jestem teraz tu. Mogę iść prawo. Cholera jasne. No, coś czuję, że to będzie jeden wielki labirynt. Czyli tak, przyszedłem z góry. Idąc w prawo, to bym poszedł do trójki. Mogę iść prosto, mogę iść w lewo. Chcemy iść do... I tam był numer? Do trójki, dobrze. Czyli idziemy w... Nie no, ja czuję, że tu pobłądzę. I to bardzo. Idziemy na początek tu. Dobra, co to za miejsce? Okej. Okay. Na razie zbadajmy po prostu teren. Weźmiemy to, weźmiemy to i weźmiemy to. Okej. Okay. Weźmiemy tą notatkę. O, i sporo tej nafty, także coś mi się wydaje, że bardzo długo... Gra przewiduje, że będziemy tu bardzo długo. Okej, mogę zejść na dół. Teraz zbadajmy tu, jak to wygląda. Weźmiemy kolejną naftę. I kolejną naftę. I jeszcze zapałeczki. Ja mogę stąd wejść wyżej. Nie, nie możemy. I tu pewnie możemy iść tylko i wyłącznie niżej. Okej, okay, dobra, pójdziemy teraz. Ja stąd przyszedłem, prawda? To było zielone światło. Okej. Okay. Pójdziemy tutaj w lewo. Może mamy podążać za tym zielonym światłem. Dochodzimy do pustki? Jedynka? Czekajcie, jak to jest możliwe. Pustka i nagle tu jesteśmy? Okej. Okay. Teraz tak, wrócimy. Pójdziemy tędy. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Teraz idziemy do... Nie wiem, dobra, pójdziemy w lewo. Idziemy w lewo, weźmiemy naftę, weźmiemy ten, jak to się nazywa? Zapałeczki. Jest czwóreczka. Czwórka i piątka obok siebie. Dobrze? Dobrze. Dobra, wejdźmy do czwórki najpierw zobaczyć. I jesteśmy przy jedynce? Okej, okay, czyli wrócimy. Light is green again. A little bit of effort, and I can get out of this damn mine. O, tu można do góry wejść. Co tu mamy? Zapałeczki, nafta. Zapałeczki. Poczekajcie, uzupełnimy sobie. Mamy tyle tej nafty, że sobie zapełnimy lampę. Wyżej wejść nie możemy. Running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. A widzicie, czyli to jest labirynt, okej. Okay. Gdzie ja teraz jestem? Tu jestem. Czyli tam była jakaś kolejność wypisana. Musimy iść według tej notatki. A według notatki to było 6-1-3. Czyli idziemy w szóstkę. I dobra. O. Przy okazji weźmiemy jeszcze te rzeczy. Idziemy w szóstkę. Teraz idziemy w jedynkę. I tu. Okej. Okay. Ja to pominąłem? To tutaj leżało?
Chwilę. 6, 1. Okej, okay, i teraz trójka. Żeby iść do trójki, to ja muszę pójść. Tu jest 5. 5. Tu jest 4. Tam będzie 3. Tak? 5. 5, 4. Ej, jak to się patrzy? Mapa jakby do góry nogami była. 5 i 4. A tu jest 4. Nie, to dobrze jest. Czy idziemy do trójeczki biegniemy. O, jest 3. Okej. Okay. Teraz wchodzimy wyżej. O, jest 2. Dobra, otwórzmy to. Dobra. Jesteśmy wyżej. Okay. Dobra. Uważaj, gdy duch cię. Uważaj, aby duch cię nie zobaczył lub usłyszał. Gdy kucasz, poruszysz się ciszej. Jeśli duch cię dostrzeże, uciekaj i schowaj się. Wciśnij spać, to wyglądać. Aha. No to świetnie, teraz z duchem się jeszcze będzie. Mhm. To jest tak, 10, 11, 10, 11. Musimy iść tam, skąd właśnie przyszedł. Szybko pobiegłem. No kurde, jeszcze z duchem na plecach będę biegał, no nie wierzę. Dobra, to było tu. Teraz gdzie? A, tu, w tych drzwiach. O, 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 o. 9, 7, 8. Dobra, uciekamy stąd. 9, 7, 8. 9 jest... tam. Dobra, biegniemy do 9. Gdzie jest 9? Tu jest 9, dobra, pięknie. 9, 7, 8. Gdzie jest 7, gdzie jest 8? 7. Tam jest 7, dobra. Gdzie jestem? Tu. I 7 jest. 7 jest gdzieś tutaj. O, jest 7, dobra, biegniemy. I teraz do 8. Gdzie jest 8? Gdzie jest mapa? O, tu. 8. Cholera, tam jest 8. Tu jest 8, dobra, mamy to. Biegniemy. Dobra, w sumie ten duch nie był taki
uprzykrzająco, jak myślałem. O, 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 o. Okej. Even death fails to grant an escape for some. Znajdź ostatnią notatkę. Okej, okay, gdzie jest ostatnia notatka? Tu gdzieś. Czyli biegniemy w prawo. Biegniemy tu. A już zdążyłem trochę zapoznać się z kopalnią, więc się już tak w niej nie gubię. Biegniemy tu. Chyba mnie tu nie zauważy, co? Tego pilnuję. Okej, on tego pilnuje. Dobra, dobra, czaję. Ja teraz pójdę na oczy. O kurwa, drugi jest. Ja pier... Nie, dwóch. Ja pierdolę, jeszcze dwóch. Dobra, idą, idą. Dobra, to teraz tak. Gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? Źle. Też nie. O tu, dobra, mamy to. Dawaj, dawaj mi tą notatkę. 17, 13, 14. The detective was eager to make it big on the tragedies. 17. He was a hair's breadth away from piecing all the things together, but something kept slipping. Czekajcie, czekajcie, bo już zapomniałem. Maria seemed to know the whole story. She mentioned 17, 13, 14. Something that could change everything, bring us down forever. What could she mean? Did she know something that even I don't? Dobra, tu jest 17. Teraz 13. Ej. Mapa, mapa, mapa. Tu jest 13. Tu jest 13, czyli idziemy w dół. Okej. Jak teraz? Tutaj nie byłem. A, tu jest tylko takie coś. No dobra. Okej, teraz jak stąd wyjść? A tu, dobra, dobra. Tam jak wszedłem. Okej, okej. Biegniemy tu. 13. Powiedz mi, że to jest 13. Jest 13, dobra. I została nam 14 i wychodzimy chyba z tej kopalni. Już 16. Jest 14. Kurwa, też tam. Dobra, biegniemy. Dobra, tędy nie przebiegniemy. Błagam, żeby tu nie było drugiego.
Widział mnie? Biegniemy, 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 biegniemy. 15. Jest to 14. Cholera, zgubiłem. Nie, tu. Dobrze, dobrze było. Dobra, 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 biegniemy, biegniemy, biegniemy. Cholera jasna. I co teraz? Co za miejsce jest? O. Such a small skeleton, it must have been a woman. Mamy grot, znaczy bełt to jest, nie? Okej. Co mamy jeszcze? Madeleine Landrix, coś takiego? Okej. Dobra, wyrzuć to. Co dało? Tam widzę, że chyba nie przejdziemy. Teraz tu. A, takie bajerki. Coś tu jest dookoła? Nie ma. Okej, okay, przyciągnijmy to ze sobą. Mhm. Czyli już rozumiem, trzeba rozwalić po prostu tamtą drewnianą ścianę. Okej. Okay. Niech i tak będzie. Kidołki, dobra, dobra. Teraz tak, tu cofniemy sobie. Oj, źle, źle, źle. I po ten. O, dobra. Tabelka to co? No dobra, powiedzmy, że nie przeszkadza. Teraz zrobimy na drugą stronę. I pchamy to. O, lampa naftowa jest pusta. Dobra, zapalmy sobie i idziemy dalej. Okej. Okay. No, widzę, że kopalnia ciągnie dalej, jednak tak z niej szybko nie wyjdziemy. O, tam jakiś trup jest. Ale moi drodzy, zakończymy sobie tutaj odcinek. Dużo ciekawostek było, dużo fajnych zagadek. Dużo się działo, także mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka, do zobaczenka. Trzymajcie się, na razie.